Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Bragie, a to jest kolejny materiał z gry Nioh 2 i dzisiaj rozpoczynamy już chyba ostatnią misję fabularną w czwartym regionie w grze. Zanim oczywiście rozpoczniemy ten quest, to sobie sprawdzimy elementy wyposażenia, które nam wypadły poprzez wykonywanie dosyć długiej misji pobocznej. Z poprzedniego odcinka, bo widzicie, nawet nic nie sprawdzałem. Także tak, zaczynamy oczywiście jak zawsze od amuletów, które nic konkretnie tutaj nie reprezentują ze sobą, te nowe. Najgorszy przydział. Nagolenniki Tandashi, przychylność bogów, ciężki kwipunek. I to wszystko. Taszki taktyka. Nadbiornik Shinobi, legendarny wojownik z Mikawy. Średnie stawi legendarny wojownik z Mikawy, okej. Okay. Tutaj też nic ciekawego. Rękawice Shinobi, rękawice klanu Seików i rękawice niezłomności. I to wszystko, także też nic ciekawego, co by mnie mogło interesować. Co tutaj jeszcze jest ciekawego, co by nam wypadło teraz na pierśniku? Napierśnik taktyka i napierśnik wyższego dobra. Set ciuche fundamenty. Nie ciche, ale ciuche, ktoś przetłumaczył. Super, napierśnik wyższego dobra. Super, tłumaczenie. Hełm taktyka, który jest naprawdę jakiś nawiedzony. Mogę wam to pokazać? Ojej, ojej. Co to jest, jak słuchajcie... Hełm Batmana, tylko taki dosyć ubogi. Kapelusz Łucznika, hełm niezłomności, legendarny wojownik z Mikawy, kaptur cesarskiego mnicha i hełm niezłomności, to samo, także wrócę sobie do mojej opaski. Jak do tej pory ona jest nawet lepsza wyglądowo niż tamto, co widzieliśmy wcześniej. I tak, teraz karabiny. Arkebus Tangeshimy, to nie. Karabin z Tsushimoto też nie. Karabin z Tsushimoto też nie. Jeżeli chodzi o karabiny, to wolałbym ten karabin, który należy do mojego setu. Tu też nic ciekawego, tu też nic. I ale rozbijacz skał. Nie wiem, czasami nie jest lepsze. Przebijać. Poczekajcie chwilę, bo ja korzystałem z tego. 645, a ten ma. O nie, to mój. Ten rozbijacz skał jest lepszy. Nawet ma różowy przydział. Czyli najlepsza, tu jest tylko ten żółty, także nie interesują mnie za bardzo. I tutaj, jeżeli chodzi o bronię, słuchajcie, weźmy sobie podwójne katany, czy coś wypadło. Nie, glewia wypadła, mężyciel zła. Siekiery. Tashi Taro, czyli ten duży miecz. Łowiecka glewia. Podwójne katany. Podwójne katany widzę są gorsze. Nie ma lepszych podwójnych katanek do tej pory niż te, które mam wyekwipowane. Ale jeżeli chodzi o glewie, to zobaczymy, czy tamte są lepsze od mojej aktualnej. Ta jest gorsza. No i ta też w ogóle jest gorsza. Dobra, teraz sobie poza nagraniem zrobię porządki. A tym samym rozpoczynijmy już to zadanie fabularne. Tutaj na razie nadal nie mamy odpowiedniej znajomości podwójnych mieczy, także dalej będziemy, słuchajcie, walczyć nimi, póki nie osiągniemy tego doświadczenia, które będzie wymagało, które będzie nam umożliwiało wykonanie tego zadania pobocznego, ale na razie zajmijmy się tym. Szalona Klinga. To list od Takashiro ze stolicy. Zaraz co takiego? Jeden z podwładnych Nobunagi zwrócił się przeciwko niemu i przeprowadził atak na Honjoi, gdzie zatrzymał się Nobunaga. I słuchajcie, to jest opis historyczny prawdopodobnie. Czyli tak było naprawdę, miało miejsce w Japonii w czasie rządów Nobunagi. Trzeba tu zostawić nasze wojska, by odpierały atak z zachodu, ale my musimy ruszać Nobunadze z pomocą. I mamy tutaj do odkrycia aż 4, 5, 6, 7, 8 kodam.
Nagroda piekielny gwóźdź, ognisty omamori, płonący słoj z olejem i święty proch. Zadanie poziomu 80. Oczywiście będziemy mieć znając życie cutscenkę i wprowadzający opis, chyba historyczny z tego co chyba powinienem tutaj się domyślać. Honnon-ji to bogata buddyjska świątynia znajdująca się w stolicy, która przez wieki zapewniała boską ochronę możnowładcom, cesarzom i bogatym kupcom. W okresie Sengoku Oda Nobunaga zatrzymywał się w tej świątyni podczas każdej wizyty w stolicy. Wysokie wytrzymałe mury otaczające teren gwarantowały obronę dorównującą fortom. Podczas jednej z wizyt w świątyni, kiedy Nobunaga zajmował się planowaniem ataku na ród Morisz, został zdradzony przez podwładnego. W obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej przeciwnika i braku możliwości przeprowadzenia kontrataku, zbliżał się koniec życia i rządów Nobunagi. Historyczny motyw, który wydarzył się tak naprawdę, bo gra miesza fikcję, czyli demony, tam yokai, wierzenia, z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi z okresu Sengoku. Oglądajmy. No, twój chyba kolega nie jest tego samego zdania. Generale. No właśnie. Coś wam powiem o tej kobiecie zaraz. Zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. Jaka muzyka? Yasuke. Wasi no nakigara wa keshite watasu de nai. Znamy go dobrze. O, fajny jest ten duch opiekuńczy. Mega. Zwróćcie uwagę na tą kobietę, w ogóle na całą sytuację, która tutaj się co tutaj się dzieje. Aczkolwiek chyba dużo nie doświadczyliśmy. Słuchajcie, to jest jeden z bossów, ta kobieta z pierwszego Nio, bo jak wiecie, historia, wydarzenia, które się tutaj toczą w drugiej części, są umieszczone przed tymi, które widzieliście w pierwszej części Nio. I ta kobieta, która była właśnie z Odą Nobunagą, czyli władcą Japonii za panowania Sengoku, to jest boss. Jeden z bossów Nio 1. I to była ta pani lodu. I nawet tam było opisane, że ona do śmierci chciała służyć, czy tam być wierna Nobunadze. Także no, kto jest zainteresowany, to niech sobie sprawdzi na YouTubie te wydarzenia, bo tam nawet pokonujecie tego bossa, bo on jest chyba fabularny, tą panią lodu, nie pamiętam jak ona się nazywała, ona chyba tak samo miała imię co ona tutaj, co ta kobieta z tego, z tej cutscenki, bo to jest chyba kobieta albo Nobunagi, albo królowa, no nie wiem jak to, że no, tak czy siak, no bardzo bliska osoba, która chyba była zakochana w władcy. No i tam w Nio 1, jak ją pokonujecie, tą lodową królową, czy tą lodową panią, no to tam macie tą też wydarzenia, znaczy opis przedstawiony z jej perspektywy, co się tak naprawdę dokładnie wydarzyło. Także mi się wydaje, że tutaj twórcy chyba nie tłumaczą tego dokładniej w tej części, tylko przedstawiają jak to się, albo nie wiem już sam, no zobaczymy jak to będzie. No tak czy siak, no tam też było trochę wytłumaczone, jak pokonaliśmy bossa, to tam była właśnie taka scenka, co się tak naprawdę stało, że ona stała się tą lodową królową. Także cofam was do lektury, albo do przypomnienia sobie wydarzeń z Nio 1, a ja będę kontynuował naszą przygodę, tylko muszę znaleźć kapliczkę. Trochę zagadałem, ale tu jej nie widzę. A jest na górze, nie, już ją widać na kompasie. Fajnie by było, jakbyśmy zdobyli tego czerwiec 1582 roku, Hondei, prowincja Yunbei, czy jakoś tak. Albo źle przeczytałem. Za szybko zdecydowanie mija ten podpis tutaj, w tych misjach fabularnych. Dawaj, to mamy kapliczkę, to sobie zmniejszymy te magie, które tutaj mam.
na rzecz talizmanu wykrywania. Dobra, tutaj sobie cofniemy o jedno. Szybką przemianę. I weźmiemy sobie sztuka cienia ognista Chapla. Lubię z tego korzystać. Dobra. I jeżeli chodzi o magię Onio, to jedno tu zmniejszymy, jedno tu zmniejszymy. I tutaj jest mam wykrywania 4 razy. Ok. I mi się wydaje, że to będzie dobre. Dobra, i teraz tak, bo muszę sobie to wszystko wyekwipować. Dusz kursol. To nie. Dobra, i zamiast tego kotka weźmiemy sobie talizman ten wróżbiarski. Cyk. Zamiast tego ziołowego lekarstwa, no byśmy sobie widzieli. Ten pióra ognistej czapli. Talizmon ten. No i zamiast tego, bo to też wolę wykorzystywać na bossów, to możemy sobie wziąć amulet braterstwa. Po użyciu możliwe działanie wsparcia. No nie, to nie, to głupota jest. Co tu jeszcze się tak naprawdę może przydać? Możemy wziąć te kamienie dusz degradacji ducha opiekuńczego, ale... Czy ja wiem? Mamy tymczasowego opiekuna. Magiczny przedmiot przywołujący twojego ducha opiekuńczego. Niech będzie. Tego w ogóle z tego nigdy nie korzystałem, ale może się przydać. Dobra, i jedziemy w takim bądź razie. Tutaj jeszcze główny wpis. Szalona Klinga, uratuj Nobunagę z płonącego Honjoy. Czytaj jakoś tak. Nie wiem, czy damy radę go uratować. Bo historycznie on zginął, tak? Ale jaka będzie prawda, jaka jest granica prawdy od fikcji? No to się zobaczymy, jaka jest granica prawdy a fikcji, pomiędzy prawdą a fikcją, chciałem powiedzieć. Dziwne, czemu ja tutaj nie mogę otworzyć, tak gdzie mam iść? Weźmy sobie podwójne ten katany. Czy mam gdzieś tu przejść? Oj, super. Super to zrobiłeś, Maro. Chyba tu mam iść. Nie, no tutaj też nie przejdę. Oj, bo się chyba obrazimy. To dojdzie jasnej, ciasnej anielki mam się udać. No właśnie na tą drabinę. No i dziwne, no czemu tutaj nie mogę przejść? Może tu? Patrzcie, tu jest droga. No dobra. To tak, w takim razie odpalamy sobie wykrywanie. I jedziemy. Tu mamy znajdźkę. Chyba to jest żołnierz Nobunagi. No i płonące tereny, słuchajcie. A przypominam wam, że w ostatniej misji Zmierzchu był boss ognisty, tak? Którego dziwo nie widzieliśmy w misji fabularnej, co było dziwne. Także możliwe, że tak, tu go spotkamy. Ale oczywiście na razie nie ten. Na razie nie wyprzedzajmy faktów, bo ja sam nawet tej gry nie widziałem. Nie wiem, co będzie dalej. Nic na ten temat nie wiem, także... Dobra, tam widzę jakiegoś achmynta. Przybliżmy sobie. Dobra, on tutaj się gdzieś zatrzymuje. Aj, jak nie trafiłem chamsko. Dobra, poczekajmy na odpowiedni moment. I ja za się zdenerwuję. Umiem go sparować. Pięknie. On jest akurat bardzo łatwy do parowania. Ten gość. Ale tam mam jeszcze gościa z toporem. To oczywiście nie trafię, bo przecież po co? A teraz go trafię. Nie ma co się przemęczać, słuchajcie. Okej! Dobra, tutaj mamy sekret.
Hakama łucznictwa, eliksir. Także tutaj też nic nie znajdę. Ale tam stój wróg. Mogę już widzę na kompasie. O, ciuziutek. Dobra. Dobra. I piękny atak krytyczny. I znowu mamy punkcik w walce podwójnymi mieczami. Ale zaraz go zdysponujemy. Z tego prostego powodu, że działa mi talizman wykrywania. W czasie grzebania w ekwipunku to czas leci, nie zatrzymuje się, także wolałbym najpierw wykończyć to działanie tego talizmanu do końca, później dopiero sprawdzać, co mogę sobie odblokować. Jest jakieś przejście? Nie. Kotka słyszę definitywnie. I tutaj już trochę panów mamy. Słyszę jakiegoś yokai. Ojej, przycięło mi się strasznie. Dobra, no chodź. Lecz się. Dobra. Ładnie go wykończyliśmy. No tutaj tego kotka słuchać, ale nie mam jak się tam do niego dostać. Pewnie gdzieś od drugiej strony będzie taka możliwość. Dobra, weźmy tam silniejszą strzałę. Dobra. Dobra. Pięknie. Nice. Widzę, że im więcej tych punktów zdobywamy w prawie podwójnymi mieczami, to już one zadają zdecydowanie większe obrażenia. To mi się akurat podoba. I tak, prawdopodobnie tu jest jakiś przeciwnik. Choć go nie widzę. Albo to po drugiej stronie jest. No, to mamy skrzynię. Strzała, taszki carskiego mnicha i święty proch. Amulet jeszcze jakiś był? Tak, amulet tymczasowego opiekuna. Tu mamy Henryka. Akurat go chyba zdejmę. Choć się na mnie patrzył. Nie zdążył zareagować. Gdzieś jest Kodama. Bo nie wiem, tam gdzieś na dachu, a nie wiem gdzie ten dach, jak na ten dach wejść. Tego nie rozwalę. Widzicie, niektóre elementy można na spokojnie rozwalać. Gdzie mam teraz iść? Dobra, tu jest przejście, ale tam jest Kodamka. Czekajcie. To jest tak skitrane w rogu. A, tu jest przejście, dobra. Weźmy sobie zwykłe strzały. I poczęstujmy tego gnoja strzałą. Dobra, pierwszego Kodamy już mamy. Okej. Okay. Dobra. I Kodamka poszedł do domciu. No co, w takim razie tu jest tylko jedyne przejście. W takim razie przechodzimy. Oj, tu jakby jakaś arena była. Podoba mi się to, że wejdziemy barierę i zwiększę obronę. Czemu ty zginąłeś? Spalenie. No, okej, zmniejszyłem mu, słuchajcie, obronę mieczem i od razu było widać efekty. Fajne to jest, powiem wam szczerze, to jest fajny bonus z broni tastowej, którego zdobywam przez nasz ten, nasz set. Patrzcie, co my tutaj mamy.
Wow. Dobra. Nie trafiłem z tym atakiem. Wow, lecz się. Dobra, to gówno mam z głowy. O nie. Pięknie. Weza, żeby nie zginąć. Dobra. Niech się pali gnojek. Dobra. Mówię, oczyszczę te krainy, które tutaj, słuchajcie, wprowadził tutaj do gry. Po tym samym nabiło nam się anima. I skończy nam się, słuchajcie, talizman wykrywania. Tutaj jeszcze rdzeń mamy. Także na spokojnie będziemy sobie mogli rozdać ten jeden punkcik. Czy jest tutaj jakiś fajny duszek, z którym można zawalczyć? No, nie wydaje mi się. Same takie leszczyki. Jeżeli chodzi, patrzę przynajmniej na poziom. Dobra, a zanim pójdziemy dalej, to sobie tutaj odpalmy. Tutaj bym proponował pójść w niską postawę. Pozwólcie, jaki fajny tutaj jest atak. Bardzo mi się podoba. Jakie tu jeszcze są? To jakieś parowania podczas gardy. Też fajne. To też chyba to drzewko takiej umiejętności. To jest akurat pierwszy raz widzę. To wprowadzone chyba w Nio 2, bo walczyłem katanami przez całą grę, do połowy gry przynajmniej. W Nio 1 i nie kojarzę takiego ataku. Fajny jest. Zdobędziemy jakiś punkcik, to będziemy inwestować. Dobra, teraz sobie na spokojnie znowu mogę. Odpalić talizman wykrywania, zobaczyć, czy jest jakaś tutaj znajdźka, czy jakaś podama. I tu coś jest. Dobra, zmieńmy sobie na strzały. Bo definitywnie coś tam jest. Tak, jest szkielet. Jakie to ma moc, jak obniżymy mu obronę. Jest jeszcze talizman, który umożliwia właśnie obniżenie obrony, ale nie korzystam z niego. Na razie sobie go nawet nie odblokowałem. Może za dużo tych talizmanów, już za bardzo to ułatwia grę, powiem szczerze. I także mam te talizmany chyba moim zdaniem najfajniejsze z gry. No jest jeszcze ten głośności, ale to już jest taki, słuchajcie, cheat, że to jest dramat. Nie lubię tego głośności. Za bardzo, już w pierwszej części mówiłem, że nie będę z tego korzystał. Choć nie doszedłem jeszcze do możliwości korzystania z pierwszej Nio z tego talizmanu głośności, czyli ten, co spowalnia ataki wrogów. No ale... tutaj chyba nie przejdę. Się oglądam też za ukrytymi przejściami, ale... A to rozwalę? Nie. I tutaj rozumiem, nic nie ma. Tu jakbyś coś było, ale nie tym razem. I tutaj nie przejdę. To jest straszne tutaj, że jak macie taką arenę ciemną, jeszcze jest wszędzie ogień, to mało co w tej grze widać. To jest tutaj minus definitywny. Sake i czerwona pajęcza lilia. Ale tu można się udać. Ja przyszedłem stąd, nie? I tutaj coś chyba jeszcze jest. No właśnie. No też widzę, jest jakiś wróg. Nawet dwóch. No mam tego gnojka. Zmniejszymy obronę. Nice.
niszczyciel zła nam wydropił. Ale tu żadnego przeciwnika na kopacie już nie widzę. Tam gdzieś za ścianą jest. Owoc miechutki rozdętej, dobra. Tutaj żadnej ukrytej ściany. Czy ściany do rozwalenia? Nie. Nie wydaje mi się. Dobra, tutaj też nic nie ma. A ta też taka ściana podejrzana, nie? Ale nie. Nie tym razem, ale ale tu coś jest. Dobra, jest jakiś Henryk. Także mu wbijemy oleju do głowy. O, wiedziałem, że to ten cymbał. Dobra, zwiększę sobie barierę i zwiększę sobie obronę. Bo to jest dosyć chamski przeciwnik. A ja sobie jeszcze może... O, duch opiekuńczego zmieniłem. Ach, wolałbym mi tego jednak. Przez przypadek czasami zmieniam te duchy opiekuńcze. Ojej, weź, to się ulecz. Cholery świat. Weźmy wysoką postawę. Dobra. Nienawidzę tego przeciwnika. Jest taki wredny. Ale łatwo go pokonać, jak praktycznie każdego. Dobra, odpowiednią kontrą rozprysków. Dobra. Okej, Gagiego też mamy z głowy. Zyskowa inny miecz i zobaczmy, co tutaj jest. Zdrajca. Tu jest mowa o tym, który zdradził Obunagę. Tam jest albo Kraina Ciemności, albo jakiś silniejszy przeciwnik. Jeszcze sprawdźmy, co tutaj jest. Napierśnik rolnika i czerwona lilia. Okej. No to nic. No to kurczę, chyba sobie odpalimy znowu. A, to jest bariera. Znaczy bariera. Kraina ciemności. Weźmy sobie tą truskawkę drogę na cyanimy. Weźmy sobie cyk. Obronę. I barierę. Bo tam widzę tego gościa z toporem. Wezmę może te silne pociski. Dobra, na spokojnie. Dobra, ładnie. Ale to nie jest skutek Krainy Ciemności. Zbij na zwykłe pociski. Aj, nie chciałem z tych silnych pocisków strzelać. No dobra, zmienię sobie na łuk. Dobra, tam są gagi. Dobra. Pali się debil. Super. Patrzcie, jak się obronił. Ale mam coś dla ciebie. Popchnąłem go na ten ogień. No, tutaj mamy zaznaczkę. Święta woda i boba prochowa. Dobra, talizman wykrywania znowu muszę odpalić. Bo mi się skończył.
Dobra, teoretycznie możemy wejść na górę i tak też zrobimy. Bo na górze czasami jest dużo pułapek, jak w tym przypadku. Weźmy sobie go, zajdźmy od tyłu. Tak krytycznie powinniśmy wklepać. Dobra. Dobra. Patrzcie, jaki to jest cwaniak. On specjalnie sobie bierze, żeby go nie załatwić, albo nie walnąć mu ataku krytycznego i żyga tym paraliżującym czymś. Z cwaniaczek. Ale mu nie pykło. Od miechutki kamień dusz. I patrzcie, to możemy strącić. Że tamten tego nie usłyszał, ale za to możemy mu klepnąć. Headshotika i to jeszcze z tych silniejszych strzał. Ajej, dobra, weź te zwykłe. Dobra, wiecie co? Żeby nie ryzykować, możemy sobie wziąć zamiast łuku piszczała. I spróbować mu tu wywalić. Pięknie. Aczkolwiek to też nie jest sprawca tej tutaj krainy ciemności. Bo obejdę sobie tylko ten dach. W koło czy czegoś tutaj nie ma, ale nie. Jest jeszcze ta skrzynia na dole, ale póki nie zniwelujemy działania krainy ciemności poprzez zniszczenie przeciwnika. Demona, który ją rozprowadza, to jej nie zdobędziemy tej skrzyni. Znaczy, nie zdobędziemy. Słuchajcie, zawartości. To dotknij. Okej. Motylki też, jak dobrze pamiętacie, były właśnie w tej misji, gdzie był ten boss z pierwszego Nio, który właśnie jest ta kobieta Nobunagi. I to właśnie ona teraz przemówiła. Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Zawalmy mu jej z lepszych pocisków. Wow, wow. Ona sama się pali. Wow. Dobra, lecz się. Dobra, weź talizman, żeby nie zginąć. I zginąłem. Ale talizman mi powinien skrzesić. Nie, nie dałem rady. Moi drodzy, i tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja poza nagraniem sobie tam dojdę, gdzie zginąłem. Bo trochę to jednak nam zajęło, bo nie udało nam się odblokować tego, słuchajcie. Nie udało nam się odblokować skrótu. Ja sobie oczywiście się przełacza odpalę. Cyk, bo trochę tutaj tych punktów Ambrity zdobyliśmy. No i co, moi drodzy, zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Oczywiście ja sobie dojdę do tamtego momentu i zaczniemy w miejscu, gdzie zginąłem. Trzymajcie się, Marek Obra G. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. I zapraszam do kolejnych odcinków z tej, jakże innych na moim kanale. Cześć!